temu, ale dużo z tego okaże się w drafcie. Na splice przede wszystkim może nie ciąży ta klątwa, ale często, gdy rozgrywka trwa więcej niż 40 minut, oni po prostu wygrywają. To jest... Zaśmiewają się wręcz wszelcy tutaj esportowi, czy to eksperci, że ta drużyna po prostu ma najdłuższy czas z całego LEC, jeżeli chodzi o rozgrywanie gier, bo to jest 39 minut. Oni lubią przedłużać te rozgrywki i Origin wyglądało na taką formację, która też jest w stanie rozgrywać te późniejsze etapy gry. Jestem ciekawy, jak to przebiegnie, bo jak na razie oczywiście wykluczenia w stronę tych postaci, które na początkowym etapie gry mogą być niebezpieczne, takie jak LeBlanc czy Kalista. Ale również Karthus. Pamiętajmy, że w rękach Xerxiego grał nim bodajże dwa razy i za każdym z tych razów czwarty poziom to był moment, kiedy kierował swoje kroki na którąś z linii i zdobywał pierwszą krew. To było niezwykle nietypowe. Karthus na czwartym levelu zabijający kogokolwiek, to nie jest coś, czego się spodziewamy na co dzień, ale Xerxi jest tego typu junglerem i w ogóle jest jednym z junglerów, na których chciałbym zwrócić uwagę w tym splicie, bo uważam, że gra bardzo dobrze, ale Origin rozpoczyna draft od mocno kontrowersyjnego wyboru, bo jest Syas. Coraz częściej nam się pojawia, zazwyczaj widzieliśmy na tym pierwszym wyborze Urgota, w ogóle bezwarunkowo, zawsze tam pojawiał się Urgot, tym razem jest to Syas i coraz częściej on się pojawia w samych rozgrywkach LEC, jednak odpowiedź w postaci Nocturna. Ezreal Nocturn? Oraz Ezreala. Raczej nic super skonkretyzowanego, ale jedno, co już w tej chwili możemy zauważyć, Syas jest bardzo dobry na bocznych alejkach, jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o split push. Nocturn jest genialnym junglerem, jeżeli chodzi o karanie tego rozwidlonego nacierania, bo jego ultimate pozwala mu tak szybko przemieszczać się do przeciwnika. I zanim jeszcze następne wybory, chciałbym przypomnieć, jesteśmy na patchu 9.4, może się pojawić tutaj chociażby Rek'Sai. Postaci pod Conquerora, również pamiętajmy o zmianie tej runy, która sprawia, że może być nieco ważniejsza dla postaci pokroju Jaxa. Tak, biorąc pod uwagę, że gram na 9-4, to już nie będziemy zdziwieni brakiem tak wysoko wybieranego Urgota, bo on dostał niezwykle, niezwykle mocne osłabienia. No i właśnie, kolejne wybory. Powiedziałeś o tym, że Nocturn w ramach split pushu jest w stanie bardzo szybko przemieszczać się pomiędzy liniami, a kiedy patrzę na Ryza oraz Ezreala, to świetnie wpisuje się w kompozycję 1-3-1. Ryze, który może być na sidelane, także przemieści się do reszty drużyny przy pomocy ultimate'a. No i Ezreal, niezwykle bezpieczny strzelec, który będzie raz za razem po prostu szedł na środkową alejkę, niszczył kolejne fale minionów, ale w odpowiedzi Sivir, którą także niezwykle lubię przeciwko Ezrealowi. Masz całkiem bezpieczną linię, także dosyć dobrze radzisz sobie z falami minionów, no i gra na środkowej alei, kiedy już zadzieje się ten lane swap, jest naprawdę, ale naprawdę przyjemna dla tego strzelca. No i do tego świetny scaling do późniejszych etapów gry, kiedy jesteś w stanie zasypać przeciwników tymi obrażeniami obszarowymi w postaci bumerangów oraz odbijających się raz za razem rikoszetem autoataków. I ten rikoszet będzie super ważny, bo jeżeli spojrzymy na kompozycję Splice, Ryze raczej jest jednym z tych magów, którzy muszą podejść i zadawać obrażenia. Jeżeli Sivir jest w stanie wrzucać te rikoszety, to pamiętajmy, że również będzie to dotykać Ryza. On nie ma jakiegoś mechanizmu ucieczki, który sprawi, że będzie mógł się odłączyć, bo Ezreal, jeżeli dostanie jeden autoatak za dużo, po prostu żyje Arcane Shift gdzieś do tyłu. Ryze tego typu możliwości nie będzie miał, ale Splice póki co ta kompozycja nie wygląda na jakąś mocno grupującą się. Ryze raczej gdzieś tam na bocznej linii. Nocturn z lasu grający do bocznej linii. Ezreal na środku z Mystic Shotami i jeden z powodów, dla których bardzo lubię Sivir w Ezreala, jest to, że są to dwie najlepsze postacie pod względem wave clearu. Ezreal po prostu będzie stał, rzucał Mystic Shoty, Sivir również czyści fale, ale zobacz, jeszcze więcej bezpieczeństwa dla Kobego. I chyba jednak te wykluczenia ze strony Origin nie zwiastowały, że sama ta formacja będzie chciała grać agresywnie na dolnej alei, bo jeżeli chciałbyś mieć presję na przeciwniku, wykluczyłbyś Morganę, wykluczyłbyś tam Kencha, postacie, które świetnie negują agresywne umiejętności Thresha, w międzyczasie wykluczony Galio, który teraz praktycznie zawsze pojawia się nam na pozycji wspierającego i do tego Blitzcrank dla Norskerena, raczej bym się spodziewał tego wyboru chociażby dla Ignara. No ale tak, wykluczone te dwie postacie i na górną aleję prawdopodobnie będzie ten Kennen. Tak, na to się zapowiada. Zakładam, że to będzie Syas na środku i Kennen na górnej części mapy. Jednak pamiętajmy, że Syas może być również grany w lesie i to potencjalnie może być flex pick, chociaż aż tak bardzo bym się tego nie spodziewał. Wygląda to na Kennena na topie, Syasa na środku oraz Jarvana we wcześniej wspomnianym lesie. Tych kombinacji jednak mimo wszystko może być wiele, bo Jarvan coraz częściej pojawia się na górnej alei, ale chyba w tej kompozycji dostanie rolę dżunglera, aczkolwiek tak jak powiedziałeś, Syas też tam może się znaleźć, aczkolwiek ostatnio wtedy chyba ten najbardziej nie byłoby co zrobić z Kennenem troszeczkę, bo Kennen na środku nie byłby aż tak dobry. To było dziwne. Jeżeli to by było Fnatic, to nawet moglibyśmy tutaj rzucać
że to będzie Kennen na strzelcu. Oczywiście Natic to nie jest. I w odpowiedzi Zoe dla Humanoida. A to z kolei oznacza, że ten Ryze nie będzie grany na środku, tylko będzie grany na górnej alejce przeciwko Kennenowi. Kennenowi. I to jest ciekawe bardzo, bo Kennen ostatnimi czasy bardzo często pojawia się na górnej alejce jako taki dominator. Tylko chyba przeciwko Jace'owi nie jest to jakaś super komfortowa linia. Całą resztę matchupów po prostu jest w stanie mniej lub bardziej wygrać z kleptomancją, po prostu farmi złoto. Ryze brzmi jak postać, która jest w stanie złapać Kennena, zadać mu bardzo dużo obrażeń i mieć lepsze wymiany niż Maje Kennen. Na pewno będzie bardzo opresyjna podczas fazy liniowej, więc tutaj spodziewałbym się ze strony Alfariego przynajmniej przemyślenie wyboru samego Aerie, które jest po kleptomancji najczęstszą runą właśnie na tą postać. A kiedy masz zły matchup, tak, po prostu bierzesz Aerie, bo wiesz, że jeżeli nie jesteś w stanie stakować sobie złota oraz tych wypadających przedmiotów z kleptomancji, wtedy bierzesz Aerie, żeby zadawać nieco więcej obrażeń, żeby może bardziej zdominować tę alejkę. Bo Kennena nie wybierasz po to, żeby iść równo. Kennenem chcesz wygrać, czy to za pomocą lepszej ekonomii, czy to za pomocą po prostu ogrywanego jeden na jednego przeciwnika. No i zobaczymy. Na środkowej lei wygląda dosyć ciekawie ten matchup pomiędzy Nukedakiem a Humanoidem. Ten pierwszy dodaje kolejnego czempiona do swojego champion poolu. Panteon tych wyborów jest naprawdę duży, ale porównajmy tych dwóch zawodników, bo statystycznie nie odbiegają jakoś bardzo mocno od siebie. Największą tutaj różnicą jest jungle proximity. I to jest ważne. Uważam, że to jest absolutnie kluczowe w kontekście Splice. Humanoid ma najwyższe jungle proximity z wszystkich midlanerów. Widać, że Xerxi mega dużo czasu spędza dookoła środka i to jest coś, co robił od zawsze. Xerxi lubi środkową aleję i wydaje mi się, że to jest po prostu komfortowa część mapy, podczas gdy Nukedak jest bardzo samowystarczalny. I biorąc pod uwagę też fakt, że widzimy po stronie Humanoida Zoe, wiesz, co potrafi dobrze sfarmiona czy dobrze nafidowana złotem Zoe zrobić. Jest to naprawdę postać, która mocno jest w stanie przełożyć przeciwnikowi, więc jeżeli tutaj Xerxi wpłynie na tę alejkę, to Nukedak może być w tarapatach. No i rzućmy okiem. Rzeczywiście, Alfari nie zdecydował się na tą kleptomancję. Nukedak z drugiej strony jest najczęściej wybierany na samym Sylasie wybór runy w postaci tego Aftershocka, czyli reperkusji. Oczywiście gra pojawia się na górnej alei, jeżeli masz matchup w tanka, ale tutaj akurat na środku. I ostatnio także pojawił się ten najbardziej optymalny build dla samego Sylasa w postaci pierwszego Rod of Ages, czyli tej różdżki wieków. Następnie jest to Gauntlet i do tego jeszcze dokładasz Spirit Visage. Wydaje się, że w tą kompozycję to powinien być całkiem dobry build. Mhm, ale pamiętajmy też, że często widujemy mocno kierowane w stronę ability power buildy, czyli i nawet jeżeli pojawia się Rod of Ages, to potem na przykład protobelty, rabadony, tak. Sylas jest niesamowicie elastyczną postacią, jeżeli chodzi o style budowy i myślę, że tutaj Nukedak zadecyduje na podstawie tego, jak potoczy się rozgrywka. Tak, dokładnie. W początkowych etapach gry będzie to niezwykle, naprawdę niezwykle ważne. Colt oczywiście rozpoczyna w pojedynkę. Widzimy, że to będzie Jarvan w dżungli pod Electrocute, więc może trochę więcej obrażeń, aczkolwiek sama kompozycja Origin nie ma takiego typowego tanka, bo ani Thresh, który też trochę tej wytrzymałości będzie składał mimochodem oraz posiada tego Aftershocka, ani sam Jarvan, który pewnie zdecyduje się koniec końców na Cinderhulka, aczkolwiek Warrior też jest dostępny. To wszystko zależy. Jest dość sytuacyjne, ale tak jak mówisz, tanka brakuje po stronie Origin. Splice również klasycznego nie będzie posiadać, ale tych sposobów na to, żeby przeciwnika wyłapać i obijać dystansu mają aż ponad miarę, bo Ezreal, Zoe, nawet w pewnym sensie Nocturne jest w stanie cię z bardzo dużego dystansu wyłapać. Jeżeli chodzi zaś o tę kompozycję, ważną rzeczą, na którą zwróciłbym uwagę, jest fakt, że Patrick i Miffy udali się na dolną alejkę od razu, nie pomagali Coldowi przy lesie, co oznacza, że będą dominowali tę linię, bo pierwsi wbili level drugi, mogą kontrolować fale, a Kobe i Nerskeren raczej zadecydowali się na nieco bardziej defensywną grę, a to z kolei oznaczało, że Xerxi dostał pula i będzie mógł nieco więcej pofarmić. Zdecydowanie. Wydaje się, że tutaj Patrick wraz z Miffim jakiejś wielkiej przewagi sobie nie wyforsowali, biorąc pod uwagę, że przejęli ten priorytet, ale oczywiście z Thrashem jest to warte ryzyka, bo jeżeli przeciwnicy będą nieuważni podczas momentu, w którym wbijasz level drugi, jest dostępny ten hak, jest dostępne także przyciągnięcie przeciwników bliżej, więc była możliwość eliminacji, no ale mimo wszystko na tyle doświadczeni zawodnicy jak Kobe oraz Norskeren nie dali się złapać w tą pułapkę, no i teraz oczywiście będzie przepuszowana względem ich linia, ale to nie jest koniec świata, a tak jak powiedziałeś, Xerxi
to jest postać, która chce do szóstego poziomu farmić. I tak jak Karthus, na czwartym levelu czasem się pojawiają na gankach, tutaj Nocturne potrzebuje szóstego. I to, co jest dla mnie bardzo ważne w tym pojedynku, jeżeli chodzi o ścieżki obu junglerów, Xerxes zrobił full clear. On wie, że szóstka jest dla niego najważniejszym obozem, najważniejszym poziomem, a to z kolei oznacza, że zrobienie całego lasu od dołu do góry i potem poczekanie na jego reset będzie najbardziej efektywnym wykorzystaniem doświadczenia, które jest w nim dostępne. Colt za to będzie szukał ganku. No, Nuke tak przed chwilą użył własnego klęsa, ale jest w ze strony humanoida i on chyba z tego wyjdzie, aczkolwiek to jest sytuacja promująca Origen. No i widzimy małe problemy humanoida. On w ostatnich tygodniach nie miał najlepszych rozgrywek. No już w tym momencie presja nakładana przez Nuke Ducka, który, tak jak powiedziałeś, raczej jest samowystarczalny. Teraz mimo wszystko Colt przyszedł na środkową alejkę, wymusił na przeciwniku użycie błysku. Ale to jest jeden dobry gank, który nie dość, że forsuje flasha, też również sprawia, że humanoid nie jest w stanie nic w matchupie zasięgowej postaci na walczącą wręcz zdziałać. I to jest niesamowicie kluczowe, bo w tym momencie Origen ma priorytet ze środka, Colt również pozostał nieco dłużej w lesie, więc tutaj ma okazję powalczyć jeszcze z Xerxesem, gdyby ten chciał jakiejś walki szukać. Sytuacja faworyzuje w tym momencie Origen, mimo tego, że złoto tego nie pokazuje. Takie małe wygrane, które właśnie w złocie nie są odzwierciedlone, ale mimo wszystko pozwalają potem zawodnikom na agresywniejszy styl gry. Masz priorytet na środku i na bocie i jeszcze twój jungler zrobił oba Scald Krabie. To jest po prostu przewaga, której nie można w żaden sposób zanegować. Tak, przed szóstym poziomem także Colt powinien sobie dosyć dobrze radzić na tych wymianach z Nocturne, aczkolwiek ten też całkiem niezły w wymianach 1 na 1, więc tutaj trudno powiedzieć, jak to się potoczy, kiedy zawodnicy spotkają się w dżungli w pojedynkę. Nocturne jest w stanie zwyciężyć większość razy, ponieważ dobrze użyty spell, czyli to oznacza, że Jarvan nie zyskuje tego efektu podbicia, zwłaszcza kiedy zanegujesz Q, który również obniża armor, a tutaj Nocturne ma chociażby to narzędzie, które nie dość, że przyspiesza jego prędkość ataku, to jeszcze może mu zwiększyć AD za pomocą tego traila, który ma pod Q, więc jeżeli chodzi o bezpośrednie pojedynki, bardzo dużo zależy od tego, kto na kogo skoczy pierwszy, ale Nocturne powinien po prostu je wygrywać. I ciekawe, bo widzimy, że mimo wszystko Xerxes wychodzi jednak nieco do przodu, to zrobienie pełnej ścieżki wyszło mu na plus, aczkolwiek samych obozów w dżungli pokonanych jest relatywnie tyle samo. Na dole mimo wszystko Patrick tutaj bardzo agresywnie z Miffim podchodzą pod przeciwników, ale to jest charakterystyka tego matchupu. To będzie naturalnie tak wyglądało. Nie wiem, czego szuka Xerxes pod górną aleją. Alfari, dostępny błysk, także szósty poziom, więc tutaj naprawdę Nocturne musiałby się nieźle natrudzić, żeby wyeliminować przeciwnika. Jednak w bazie już pojawił się Visichar, czyli on powrócił na swoją linię, będzie stakował raz za razem tą łzę bogini. Także wrócili się do bazy zarówno Nuke Duck, jak i Humanoid, oni z pierwszymi przedmiotami. No i chociażby ten katalizm będzie nam sygnalizował, że to jest Różdżka Wieków jako pierwszy wybór właśnie dla Nuke Ducka. I to nie jest nic dziwnego, bo tak jak mówiłeś wcześniej, Road of Ages jest bardzo popularnym startem dla Sylasów. Daje mu wszystkie statystyki, których ta postać potrzebuje. Moc umiejętności, punkty zdrowia, nawet mana w pewnym sensie będzie mu się przydawać, bo dość szybko idzie się Sylasem spukać, biorąc pod uwagę, jak często używasz umiejętności, chociażby po to, żeby puszować falę minionów. Chciałbym zwrócić uwagę właśnie na tą dolną alejkę. Patrick i Miffy są w stanie utrzymywać cały czas ten priorytet, są w stanie cały czas pchać przeciwnika ze względu na pierwszy poziom, kiedy nie pomagali na red buffie. Zobacz, jak duże konsekwencje ma jedna decyzja i również ta decyzja Xerxesiego, żeby cały czas iść pod full clear, mimo tego, że ma tyle samo obozów, one po prostu dały mu więcej punktów doświadczenia i to także ma spore znaczenie. Wow, aż czterech zawodników Origen pod tym niebieskim wzmocnieniem. Tu może być naprawdę niezła jatka. Humanoid jeszcze nie dysponuje własnym błyskiem i kto przejmie tego blue buffa? Na razie ten zresetowany próba jakiegoś hooka. Nie, to jednak było przejęcie ultimate'a ze strony Nuke Ducka. On będzie dysponował trzy shot barrage. Ale to było chyba tyle. Bardzo dobre zagranie ze strony Splice, jeżeli chodzi o reakcję na to, bo odpuszczowali dolną część mapy, ale to jest chyba głupia decyzja. Humanoid nie ma błysku i zostanie wyeliminowany jeszcze tutaj Miffy z własnym flashem. Pierwsza krew dla Colda. Tak to się robi. To było po prostu lekkomyślne. Myślę, że ze strony Humanoida podszedł do tej fali, użył również tego Portal Jumpa, a to zawsze przeciwko Sylasowi i jego łańcuchom będzie problem, bo zna pozycję, do której wrócisz, więc bez błysku Humanoid po prostu został pokonany. To jest pierwsza krew na konto Origen i z tej sytuacji, którą myślałem, że Splice tak ładnie obróciło na swoją korzyść, tracą zabójstwo, stracą również troszeczkę złota i punktów doświadczenia na środkowej alejce, bo to jest fala minionów, która od tak przepadnie. I Sylace jest kolejną postacią, która dobrze sobie radzi przeciwko Zoe. Ostatnio powrócona do życia wręcz Orianna jest całkiem niezłym wyborem przeciwko Zoe. Sylace tak samo, do tego widzimy także dosyć często Syndrę, więc tych matchupów, w których Zoe nie ma tak łatwo, jest coraz więcej. Dlatego spodziewałbym się rzadszego wyboru, albo przynajmniej nie,
Nie, no w zasadzie to nie był taki... To są dobre wieści dla fanów League of Legends na całym świecie. Jeżeli Zoe nie ma dużo dobrych matchupów, to prawdopodobnie będziemy zadowoleni grając. Tak, ale z drugiej strony Zoe była tutaj ostatnim wyborem, więc Humanoid wiedział, na co się pisze i tak jak powiedziałeś, ten portal jump po prostu oznaczał, że Humanoid zostanie przyciągnięty. Następnie błysk ze strony Colda, do tego ależ jeszcze precyzja. Błysk ze strony Miffiego. To była po prostu bardzo precyzyjna akcja ze strony drużyny Origin, bo Colt najpierw trafia perfekcyjne podrzucenie, potem Miffy również z błyskiem. Wiadomo, utrzymać Zoe w tym łańcuchu kontroli tłumu nie było aż tak trudno, ale najważniejsze, że się udało, bo to oznacza pierwszą krew na konto junglera i Xerxi być może wbił pierwszy siódmy poziom i będzie miał przewagę punktów doświadczenia, ale Colt tego złota trochę sobie nafarmił i to już jest Warrior Enchantment skończony, więc w pojedynku jeden na jednego prawdopodobnie będzie miał sporą przewagę. Bardzo szybko zakończony ten Warrior ze strony Colda i on może szukać przeciwnika rzeczywiście w dżungli, aczkolwiek Xerxi niezbyt aktywny, a sam leśnik, o którym mówiłem przed chwilą, podejmuje Smoka Piekielnego w pojedynkę. Te wzmocnienia na sztandarze, którym rzuca właśnie Jarvan, są dosyć niezłe, jeżeli chodzi o szybkość niszczenia, pokonywania tych obozów w dżungli oraz celów neutralnych, jakim jest Smok Piekielny. No w zasadzie Origin, wydaje mi się, że lepiej tego Smoka Piekielnego wykorzystałoby samo Splice, ale nie będziesz narzekać, jeżeli dostaniesz po prostu taki prezent od swojego leśnika. To jest jeden z najlepszych smoków do zgarnięcia, więc zawsze Origin będzie z czegoś takiego zadowolony. Xerxi szuka ganku na górnej alejce, ale wydaje mi się, że nie będzie go łatwo znaleźć. Alfari zrobił coś bardzo, bardzo mądrego. Wydaje mi się, że to jest inteligentny build z jego strony. Zraszowanie merków przeciwko Ryze'owi jest coś, co bardzo często będzie ci ratować tyłek w sytuacjach, w których ten będzie starał się po prostu rzucić ci klatkę i wystawić cię junglerowi. Ta klatka będzie krócej trwała i również będzie ci nieco łatwiej uciekać. Nie zdecydował się na agresywny build Alfari i to jest również coś, co mi się podoba. Ze względu na linię, w jakiej się znajduje i fakt, że zarówno Nuke Duck, jak i Patrick z Miffim wygrywają swoje linie, Alfari nie potrzebuje być carry. Alfari w tym momencie potrzebuje nie sfidować i trzymać się bardzo dobrze w klipach, co robi. I to jest super adaptacja ze strony tego top lanera. Tak, mimo wszystko tutaj Alfari zaadaptował się do warunków, jakimi został obdarzony. Ten Kennen został wybrany, myśleli, że na topie pojawi się może jakiś tank, jednak był Ryze, więc w tym momencie Alfari będzie po prostu działał jako taki stunujący bot w walkach drużynowych, który wbiega na backline, zada swoją ilość obrażeń, pewnie zostanie potem wykluczony, ale chociażby o tym może nam mówić aktualny wybór tych butów oraz samego kryształu na zdrowie. Zakładam, Alfari, że to będzie protobelt. Próbuje przetrwać. Zakładam, oczywiście, że to będzie protobelt, ale to będzie opóźniony protobelt, chociażby właśnie o koszt tych butów, ale to jest najważniejsze. Póki przeżywasz i farmisz tyle samo co przeciwnik, jesteś w komfortowej sytuacji. I wiadomo, w pojedynku jeden na jednego, Ryze skalując będzie wygrywał, bo dla niego ta łezka, dla niego budowanie kolejnych przedmiotów jest super ważne, ale dla Kennena teamfighty będą tym, co będzie najważniejsze. Widzieliśmy, że Colt niezwykle aktywny na mapie, dopiero co zaczął Heralda, aczkolwiek tutaj pojawia się reszta drużyny Splice. Jest także, aby salwować i jeszcze wejście przy pomocy Paranoi. Będzie próba wykluczenia Colta, ale te obrażenia ze strony samego Kennena są naprawdę spore. Alfari zmuszony do błysku, Nuke Duck pojawi się zaraz w resztą drużyny na górnej części mapy. I mamy tutaj aż piątkę zawodników Splice. Teleportacja jednak na dół, chyba ze strony Wizji Czaciego, tak, bo jeszcze sam Kobe nie dysponował własnym teleportem. Mhm. I to jest bardzo ważna teleportacja, bo zobacz, ile złota Patrick był w stanie przyciągnąć z tych plate'ów. On już ma Essence Rivera, więc to złoto zaraz będzie przekształcane w kolejne przedmioty. Sivir w tym momencie już ma więcej złota niż Ezreal, chociaż jest to bardzo bliskie, ale to, co nas dziwi, to fakt, że Ezreal z kimkolwiek przegrywa w złocie, chociażby ze względu na tą kleptomancję, która daje mu tak dużo siły. Tak, mimo wszystko samo 2 na 2 pozwalało tutaj Kobiemu często z tego kleptomancji korzystać. Z chęcią zobaczyłbym, ile sztuk złota aktualnie wyciągnął, bo nie byliśmy w stanie śledzić dokładnych numerów, ale rzeczywiście ten Ezreal do 12 minuty jest w stanie tak około 400-500 sztuk złota mieć więcej od rywala na rzecz samej kleptomancji. No ale trzeba przyznać, Patrick naprawdę dobrze trzyma się w creepach. Przed chwilą udało mu się zniszczyć kilka tych plate'ów. No i ta Sivir, ona oczywiście potrzebuje jeszcze dwóch, trzech przedmiotów. Często dwa są najważniejsze. Pamiętajmy, że Infinity Edge, Essence River i któryś z przedmiotów Zilla to jest ten kluczowy build. Tym bardziej, że coraz częstsza, w zasadzie najbardziej popularny build na Sivir to jest aktualnie skończenie przedmiotu Zilla, znaczy nie skończenie, zakupienie samego Zilla, czy tak jak mamy po polsku zapału i następnie zakupienie Infinity Edge w tym wypadku. Nie kończysz wtedy przedmiotu Zillowego, bo Sivir zdecydowanie lepiej korzysta z tych dodatkowych punktów obrażeń, które zapewniają je przedmioty, takie jak Essence River, czy samo Infinity Edge, no i także jej umiejętności. Jeżeli trafisz boomerangiem, on jest niezwykle bolesny,
No ale Origin nie próżnuje, jeszcze raz będą podchodzić pod samego Heralda. Spowodowane jest to tym, że Visichachi został na dolnej alei, nie dysponuje teleportem, więc zawsze będą mieli przewagę jednego zawodnika, kiedy przyjdzie do walki właśnie wokół tego obiektu na mapie. I Xerxes, on nie ma ultimate'a, więc także wiesz, że tu się nie pojawi. Ezreal próbuje jakiejś kradzieży, ale oczywiście nie może być o niej mowa. Colt skarnie Heralda. Bardzo aktywny jest ten Jarvan na mapie, nawet nie za pomocą ganków, a samej prezencji, czy to wokół Smoka, czy to wokół samego Heralda, udało mu się tych kilka celów neutralnych przejąć na korzyść jego zespołu. Nie widać tego w złocie, ale mimo wszystko te przewagi będą wyrabiane, chociażby w postaci tego Smoka Piekielnego, czy zaraz wykorzystania tego Heralda, bo jeszcze 14 minuta nie wybiła, więc jest możliwość dodatkowych kilku plejtów zabrania, czy to na górnej, czy to na środkowej alei, gdzie zdecyduje się pojawić Colt, o tym się zaraz dowiemy. Ale Kobe może być wykluczony, jednak błysk oraz pożarcie ze strony Norskerena uratowało mu skórę, ale i tak bardzo niska ilość zdrowia na jego koncie. Musi się wrócić do bazy, prawdopodobnie steleportować, a to oznacza kolejne plejty, kolejne złoto napędzające Origin. Colt będzie próbował prawdopodobnie wykorzystać fakt, że ta górna alejka tak mocno wygrywa. Czy to będzie zagranie Heralda gdzieś w okolicy właśnie topa? Tam teleportuje w tym momencie Kobe, ale Colt na wizji i Xerxes zdaje sobie sprawę z tego, gdzie znajduje się przeciwny jungler. Czy tutaj dojdzie do jakiejś potyczki, bo jest również Norskeren za ścianą? No, Norskeren postawił tutaj totem wizji i może być znowu gęsto wokół samego czerwonego wzmocnienia. Jest zagrywany kataklizm, także błysk, Nuk tak przejadł jednak czerwone wzmocnienie i tyle. I w tego typu sytuacjach akurat Jarvan będzie wygrywał pojedynki, bo to nie jest walka na autoataki tutaj. Jeżeli możesz zagrać jedną umiejętność po drugiej, masz również zaplecze w postaci Nukedaka czy właśnie Miffiego, będziesz za każdym razem w stanie pokonać Nocturna chociażby czystą ilością obrażeń, którą dysponujesz, nawet będąc level w plecy. Więc Xerxes stara się robić co tylko może, ale tak naprawdę w tym momencie Colt dominuje rozgrywkę i tak jak powiedziałeś wcześniej, jego obecność na mapie, niekoniecznie ganki i zabójstwa, sprawia, że Origin jest mocno do przodu. Tak jak powiedziałeś, Jarvan w bardzo szybkim tempie może zadać dużą ilość obrażeń i może nie będzie ona wystarczająca, żeby wyeliminować Nocturna, ale zaraz za jego plecami znajdował się Nukeda, który dokończyłby dzieło zniszczenia, więc w tym momencie Xerxes nie mógł się z przeciwnikiem wymieniać. No a Nukeda dostał fajny prezent w postaci tego czerwonego wzmocnienia, pomoże mu to, może dogonić Zoe. Humanoid dosyć ciekawy, zdecydował się na buty na cooldowny, zazwyczaj widujemy raczej obuwie maga. To jest najpopularniejszy wybór. I oczywiście mówiąc, że Origin jest do przodu, nie miałem na myśli złota, a raczej tego, w jaki sposób rządzą mapą, bo zobacz, że cały czas to oni pierwsi wchodzą z wizją, to oni pierwsi szukają jakiegokolwiek rodzaju zagrań na mapie, mają przewagę jednego, zaraz już nawet drugiego smoka. I fakt, że Patryka tłaczają najwięcej złota, jest najważniejszy, bo Sivir jest twoim głównym carry. Jeżeli dajesz jej raz jedną, raz drugą alejkę do sfarmienia, to zobacz, że ta przewaga w stworach wynosi już 22 creepy. 16 minuta, ona ma 172 creepy, więc jest naprawdę zacny wynik. Widzimy, że Patryk czuje się jak u siebie. On zawsze będzie na plecach gdzieś miał swojego wspierającego, który z Dark Passage będzie służył mu pomocną dłonią. No i do tego Colt z Nukedakiem, którzy cały czas poruszają się to w tej mgle wojny. Trzeba przyznać, że Splice trochę może zostać wyłapane. No to był Portal Jump. To jest jedna z najgorszych umiejętności, które możesz wziąć ze swojego ultimate'a. I w ogóle nie zrobiliśmy tego, co bardzo lubię robić, czyli przegląd ultimate'ów po stronie Splice, które Nukedak może pożyczyć. I do tych najważniejszych z pewnością będzie należał Truszot Barrage ze względu na obrażenia, ale również Abyssal Voyage czy ta Paranoia Nocturna. To będą ważne ultimate'y, bo ilość zagrań, które możesz stworzyć, które są bardzo niestandardowe, bo bądźmy szczerzy, żadna inna postać po prostu ultimate'ów nie kradnie. To naprawdę będzie bardzo ważne, jak Nukedak wykorzysta swój ultimate. Tak, wydawałoby ci się na pierwszy rzut oka, że no i co, ukradnę ultimate'a tam Kenchowi? Co z tym zrobię? Nie zadaję to nawet obrażeń, ale tak zahartowani, tak doświadczeni zawodnicy są w stanie przemieszczać się po mapie, zaskoczyć przeciwników właśnie przy wykorzystaniu tych umiejętności, które zapewniają ci relokację. No oczywiście Paranoia. W ogóle tutaj jest wiele umiejętności, którymi możesz resztę swojego zespołu przenieść. Nawet ultimate'em Ryza. Wskazywaliśmy to już w Champion Selectie, że Splice zbudowała kompozycję, która raczej będzie chciała grać bocznymi liniami i która będzie chciała szukać jakichś szybkich zagrań na mapie, aniżeli bezpośredniego 5-5, bo w tym z pewnością będzie dominować Origin. Kennen, Sivir, nawet Jarvan. To jest po prostu kompozycja pod walki drużynowe, podczas gdy Splice będzie chciało nieco bardziej rozbić rozgrywkę właśnie tymi teleportacjami czy przenoszeniem się po mapie, ale Xerxes, no nie byłeś ma błysku. Bardzo chciwy w tej sytuacji. Chyba nawet zostanie tutaj zdonatowany. Prezent dla Patryka. Zostanie Patryk tym zabójstwem. 200 creepów w 17 minucie i jeszcze zabójstwo teraz za darmo. Patryk absolutnie jest w tym momencie najważniejszy na Summoner's Rift. Pokazuje nam Patryk nieco inny. Patryk oczywiście nieco inne Patryczek. Oblicze. A gdzie jest SpongeBob?
Mamy Patryka. Za mało oglądałem SpongeBoba, żeby w jakikolwiek sposób tutaj... Kto tu jest kanciastoporty, chciałoby się powiedzieć. A, bo często określa się tanków takimi gąbkami, jeżeli chodzi o wchłanianie obrażeń. W tym meczu to może być Norskeren. Sądzę, że on wchłonął największą ilość obrażeń ze strony Patryka. Potencjalnie Nuke-Duck, bo zobacz, że on rzeczywiście nie będzie szedł tutaj pod jakąś dużą moc umiejętności, tylko raczej ten build split pushująco tankujący, bo jest ten Glacial Shroud, on prawdopodobnie będzie oznaczał Iceborne Gauntleta i ilość odporności Nuke-Ducka wzrasta z sekundy na sekundę podczas Displice. Tych obrażeń mają dość sporo, ale dużo rzeczy musi pójść po ich myśli, żeby mogli je zadać. Ezreal musi mieć przestrzeń do rzucania Mystic Shotów i jej Trushot Barrage. Zoe także musi trafić cię tym padlestarem, inaczej po prostu dużo obrażeń nie będzie w stanie zadawać. Ryza też jesteś w stanie zasłonić, więc Origin ma kilka możliwości, żeby uchronić czy to Patryka, czy to kogokolwiek innego. Ale nawet pomimo tych małych zwycięstw oraz, no tutaj może nie zacnej, ale mimo wszystko przewagi w złocie w postaci tych 1000 sztuk, Origin musi się obawiać Splice, bo w tym momencie Ezreal jest niezwykle silny. Popatrz na jego przedmioty. Dwa, do tego dołożony wampiryczny kostur. Tak samo, Ryze będzie coraz silniejszy. On już ma wystakowanego Archangel Staffa. Zoe też już w jej ekwipunku pojawił się ten Luden's Echo, więc Splice ma naprawdę silny moment swojej kompozycji. Jeżeli im siądzie jedna, dwie walki, mogą przejąć Barona, wtedy zacznie się robić naprawdę, naprawdę gorąco. Aczkolwiek Origin nie pokazywało żadnych jeszcze sygnałów, które mogłyby nas niepokoić. Jak na razie to oni kontrolują tą rozgrywkę, ale jeżeli jest jakikolwiek moment w tym meczu, który może ich zaskoczyć, który może być niekomfortowy, to teraz. I to, co jest bardzo ważne, biorąc pod uwagę to, co powiedziałeś, Splice ma swoje power spike'i, ale Origin ma wizję i wiesz co? W większości sytuacji po prostu będę wolał wizję. Zobacz na to, ile wardów ma Splice i w jaki sposób są umiejscowione. To jest dosłownie kilka totemów i większa część z nich chroni wizję trzeciego na dolnej części mapy, podczas gdy Origin większość swoich control wardów, zwłaszcza rozstawiło dookoła Nashora, tam Splice nie ma pojęcia, co się dzieje. I może być taki moment, w którym Origin po prostu wykorzysta swoją wizję po to, żeby zaskoczyć przeciwnika albo sprowokować przeciwnika do głupiej walki na Nashorze. No właśnie, i tu chyba prowokacja byłaby najlepszym wyborem, bo kiedy patrzę na wybory Origin, ten ich Baron nie jest zbyt szybki. Nie ma tutaj Cassiopeii, nie ma tutaj Kaisy, które są ekspertkami w radzeniu sobie z samym Baronem. Do tego także nie był pokonany Smok Górski, ale teraz może być pokonany Viz Charge, jednak bardzo szybki błysk. Nie czekał na więcej sygnałów ostrzegawczych, od razu się ewakuował. Ale dobrze zrobił, ponieważ w innym wypadku prawdopodobnie przypłaciłby to życiem. Co więcej, ta wieża również upada i Origin w tej chwili ma przewagę 3 turetów do 2 nad Splice i Splice musi znaleźć powoli sposób na to, żeby zacząć być aktywnym na mapie, bo oddają obiekty. Chwila po chwili Origin powolnie dusi rywala. Najpierw ta wizja, potem wieża i błysk, teraz wezmą jeszcze smoka, podczas gdy Splice jedyne co zrobiło w międzyczasie, to pozbyło się części tej wizji. I też nie możemy tutaj deprecjonować znaczenia samych dwóch smoków oceanicznych, bo jeżeli zwrócimy uwagę na wybory, jakimi dysponują zawodnicy Splice, jest to Zoe, jest to Ezreal, postacie, które chcą obijać przeciwnika raz za razem, a kiedy ten jednak dysponuje dwoma smokami oceanicznymi, niezwykle szybko ten sustain odnowi ci zadane obrażenia przez przeciwników, więc na pewno to jest dosyć niewygodny smok dla drużyny Splice. Jest jeden przywoływacz, który będzie się czuł komfortowo, pomijając te smoki, pomijając wszystko. Jest to Xerxes. Zobacz, że on jest na niezłej drodze, żeby skompletować Guardian Angela, a ten Anioł Stróż będzie miał super duże znaczenie w kontekście walki. I myślę, że Splice będzie czekało na ten przedmiot, jak i również na czapkę u Humanoida. Dwie duże różdżki już się w jego ekwipunku znajdują, więc Splice jeszcze chwila, a osiągnął naprawdę wysoką gotowość bojową. Origin trzeba po raz kolejny ustawić wizję na Nashorze i myślę, że jakiś dobry hack, jakiś dobry engage ze strony Alfariego czy Colda. Widzieliśmy, ile potrafi dobrze spozycjonowany Kennen zrobić. No, przypomina mi się Connective ostatniego dnia Ultraligi, a rzeczywiście te Kenneny, kiedy są w mgle wojny, mogą naprawdę przeciwnika nieźle pokiereszować. A tak jak powiedziałeś wcześniej, wizja ze strony Origin jest naprawdę imponująca, tak samo jak imponujące może być to wejście ze strony Colda. Humanoid używa błysku, ale za późno. Jarvan z zabójstwem, jednak dwie teleportacje, także pojawia się tutaj Norskeren. Może być groźnie, trusza dwa razy, pierwsze zabójstwo dla Splice, wlatuje tu także Kogon, jednak nie posiada tego Guardian Angela, musi zamienić się w złoto. Miffy zaraz może upaść, ten Ezreal jest niezwykle silny w tym momencie. Nuke-Duck, uciekaj, uciekaj kaczko, jeżeli nie chcesz lądować na stole. Zagrywany ultimate przez Vizicciego, teleportacja od Alfariego. On może tutaj wejść, chyba jednak nieco spóźniony. Zestunuje Vizicciego, jednak nie. Aczkolwiek próba od Nuke-Ducka, nietrafione łańcuchy. A Kobe strzela raz za razem. On w ogóle nie do żadnych obrażeń w tej walce nie otrzymał. Jeden za jednego.
To jest tak naprawdę ten wynik, o który wszyscy dbamy, bo po stronie Origin upadł Colt po tej całkiem niezłej inicjacji, został wyłapany przez Kobego, ten z teleportacją, pamiętajmy, że w Abyssal Boyash mieszczą się dwie osoby, więc nie tylko tam Kench, ale również Ezreal tam się pojawili. Zobaczmy to jeszcze raz, Humanoid wyłapany od tak, nie uda się w stanie go spowolnić tym Iceborne Gauntletem, no i Colt, obrażenia z Electrocuta, z czerwonego Smite'a i z tego Ultimate'a, wyciekał. Ale jest Ezreal, jest również Norse Keren i ten przyjął na siebie sporo obrażeń. Ta inicjacja ze strony Xerxiego mocno wątpliwa, bo był bliski upadku, uratował go Norse Keren na sam koniec. I tak, rzeczywiście nie teleportował się tutaj Kobe, on się przeniósł w brzuchu po prostu Norse Kerena. Ta teleportacja ze strony Alfariego może była próbą jakoś włapania przeciwników, którzy zbyt głęboko się zapuszczał jednak Splice w momencie, kiedy zobaczyło samą teleportację, wycofali się. No i na czas, jeden za jeden wymiana, aczkolwiek to Origin prowokowało całą walkę, no i to było mimo wszystko zanurkowanie. Pochwalić chcę Colda, bo on poczekał na ten błysk ze strony Humanoida, wtedy dopiero zagrał swój kataklizm, aczkolwiek i tak przepłacił całą sytuację życiem. No ale nadal gra nie jest rozstrzygnięta. Biorąc pod uwagę aktualny stan rzeczy, to mimo wszystko Origin czuje się bardziej komfortowo. Posiadają wizję, posiadają także świetne postaci, jeżeli chodzi o eliminację w samym Nashor picie. No i teraz podejmują samego Barona. I Nashor rozpoczęty, Alfari będzie czekał, jeżeli chodzi o tę flankę. I jako Kenner może to zrobić bardzo dobrze. Unika bąbelka ze strony Humanoida. Udało mu się dosłownie o włos uniknąć tego bąbelka, który by oznaczał prawdopodobnie jego śmierć, albo przynajmniej błysk. No ale Origin odpuszcza. Nie wiem, oni próbowali kogoś włapać? Chyba nie bardzo, bo tylko zonował przeciwników Alfari, ale nie chcieli podejmować szansy 50 na 50, jeżeli chodzi o Barona. Mają nad całą rozgrywką całkiem dużą kontrolę, więc nie będziesz ryzykował tutaj przegrania tej rozgrywki, chociażby 50-50, jeżeli chodzi o Barona. I to, co jest dla mnie ciekawe ze strony Origin, troszeczkę brakuje mi inicjacji ze strony Thresha. Tak, Miffy jest dość cichy w tej grze, podczas gdy myślę, że z tą kompozycją byłby w stanie tutaj znaleźć jeden czy dwa dobre haki. Wizicaci cały czas na speedpushu, cały czas będzie szukał turetów, bo dla Splice ważniejsze jest po prostu rozgrywanie mapy, aniżeli bezpośrednia walka. Rzeczywiście, Miffiego przypomina się mi się tylko ten jeden hak na środkowej alei, gdzie pierwsza krew padła. No ale oprócz tego nie widzieliśmy zbyt dużej prezencji tego zawodnika, no ale właśnie, może to nadrobić, kolejny dobry hook, no i to będzie zabójstwo. Ale jest odpowiedź na topie, zobacz co się dzieje, Xerxi w tej chwili wyłapuje Nuke Ducka i ten nie miał szans, żeby w jakikolwiek sposób na to odpowiedzieć. Jeden za jednego, ci splitpusherzy nie mają najłatwiejszego życia. Lustrzane odbicie dosłownie sytuacji, na górnej jak i na dolnej alei. Wyłapany za równo Ale wiesz co? Nuke Duck, jak ja i wolę górną. Zichachi. Tu jest Nashor. Przyjęcie przede wszystkim w tym momencie tej wizji będzie bardzo ważne. Origin tak skrupulatnie rozstawiało te totemy wizji i one po prostu zostaną w jednym momencie wyeliminowane przez zawodników Splice, więc rzeczywiście przewaga na górnej alei w tym wypadku była zdecydowanie bardziej opłacalna dla zawodników Splice niż Origin. I Origin tak naprawdę dużo z tego nie wyciągnął. Wizichachi nie zużył swojego błysku, Wizichachi w żaden sposób nie został pokarany za to, co robił. Proste zabójstwo. A w międzyczasie Splice garnęło kilka control wardów, więc to jest bardzo ważne. Ta inicjacja ze strony Alfariego całkiem niezła, ale jest natychmiast Abyssal Voyage, jest również zagrana Paranoia i Nuke Duck nie miał żadnych, absolutnie żadnych szans na to, żeby się z tego wydostać. Jeszcze Humanoid ukradł, ależ złodziej. Czeski zawodnik środkowej alei. Czeski faker. Czegoś się jednak nauczył w Polsce, prawda? Bo to zabójstwo tak ulajtowo. Ulajt też ma taki styl, że zawsze bierze zabójstwa i tutaj Humanoid z pewnością grając z nim w drużynie czegoś się nauczył. Jest zagrany też od baraż przez Nuke Ducka, więc ten recykling ultimate'ów Sylasa jest dokonywany. Zobaczymy, jaki pożyczy sobie dalej. Ale Origin to będzie czwarty smok na ich konto i powoli ta groźba Elder Drake'a, wzmocnionego przez wiele żywiołowych smoków, zaczyna się robić naprawdę potężna. Czy nie, to jest niemożliwe, żeby następny smok także był smokiem oceanicznym. No, czterech ich nie będzie, więc to będzie albo Infernal, albo jeszcze jeden inny smok. No ja trochę mnie tutaj grafika w lewym górnym rogu oszukała, ale rzeczywiście, nadal kolejny smok pojawi się jeszcze i to jeszcze smok piekielny przed samym smokiem starszym, który dopiero w 35 minucie pojawia się na rifcie. Więc Origin, jeżeli wytrwają do tego momentu, a całkiem niezłe prognozy mają na przyszłe etapy gry, to mogą powalczyć wokół samego smoka starszego. Popatrz, obydwaj strzelcy mają już po 3 przedmioty, ale w 10 na 10 przypadków wybrałbyś Patryka, który na Sivirce posiada już Infinity Edge, Essence Rivera oraz Phantom Dancera, więc tych uderzeń krytycznych będzie niezwykle wiele, a co za tym idzie także obrażeń w walkach drużynowych.
I Civir, tak jak mówiliśmy wcześniej, będzie bardzo ważna, bo jeżeli chodzi o kompozycję Origin, tam jest sporo kontroli tłumu, sporo obszarowych efektów działania, ale obrażeń troszeczkę brakuje. Poza tą Civir nie będzie ich też tak dużo ze strony Sylasa, ze strony tego opóźnionego w buildzie Kennena. Najważniejszy jest Patrick. Jeżeli jego uda się zachować przy życiu, być może Splice przegra jakiś teamfight, ale oprócz tego, to raczej oni będą tutaj dominować, jeżeli chodzi o obrażenia. Jak widziałeś, przed chwilą ten rykoszet zadał ile? 400 punktów obrażeń KBU? Nawet nie musisz podchodzić na... Dosłownie, stoisz po drugiej stronie walki drużynowej, twoje rikoszety odbijają się raz za razem od poszczególnych członków i tak docierasz tymi obrażeniami do tej tylniej linii przeciwnika, dlatego Sivir jest tak uniwersalna to i dobra walka. To mój ulubiony AD carry, wiesz? Właśnie dlatego to jest mój ulubiony AD carry. A nie dlatego, że po prostu klikasz dwa przyciski i... No właśnie dlatego. Ja jestem słabym strzelcem i dla mnie kliknięcie rikoszeta, który robi kiedyś jeszcze pamiętam, opowiadałeś mi o Kog'Mawie. Tak, to też jest taka postać, gdzie po prostu stoisz, klikasz W i on robi właściwie robotę za ciebie. Ja od zawsze fan. Ach, stary, dobry Kog'Maw, kiedy mogłeś przekroczyć limit attack speedu? Mhm, tak. Teraz nie widujemy zbyt często Kog'Mawa, aczkolwiek... Powoli troszeczkę wraca, tak, tak. Pojawia się raz na jakiś czas... Prześlizga się, no. Ale jeszcze na pewno liczy na powrót. Jest tak często wybieranym strzelcem, jak chociażby Civir czy Ezreal. Civir, która wróciła do łask, bo trzeba powiedzieć, przywróciło jej życie 9.3 i zmiany przedmiotów, które tam były dokonane. Jeżeli chodzi o te przedmioty dla AD Carry, to zdecydowanie Civir jest wdzięcznym odbiorcą tych zmian. Ja tak prognozowałem, że może Caitlyn, są w końcu plejty, lepsze tutaj przedmioty na uderzenie krytyczne, to jednak nie pojawia się tak często, za to Civir tutaj się wydaje najlepszym wyborem, czy to przeciwko Ezrealowi, czy przeciwko innym strzelcom, którzy także korzystają z uderzenia krytycznego. Możemy zaobserwować oczywiście jakąś Tristanę, Jinx, to także są w miarę popularne wybory, jeżeli chodzi o tych strzelców wykorzystujących uderzenie krytyczne, ale nadal. O, Vizicacci będzie miał bęcki od przeciwnika. O! Ten Abyssal Voyage może być nie najlepszy. I natychmiast po prostu się wycofają. Zagrana również Paranoia, żeby upewnić się, że odwrót Kobego i Norskerena będzie łatwy, ale to jest jedno zabójstwo na korzyść Origin i być może tym razem coś z niego wyniknie, bo zobacz, że Cold będzie gonił i możesz po jakiejś inicjacji. To jest Nukedak przy pomocy... Gdzie on się przetransportował? Jest na plecach! No i może wyłapać Norskerena, który błyskiem nie dysponuje. No słyszałem dosłownie ten dźwięk Abyssal Voyage, ale przed chwilą Norskeren użył własnego, więc to musiał być Sylas i to jest właśnie to bardzo, bardzo inteligentne wykorzystanie ultimate'a Tahmkench'a ze strony Sylasa, który wcześniej podkradł samemu Tahmkench'owi jego umiejętność specjalną i przeniósł teraz... również Alfariego. Pamiętajmy, że ten Kennen także pojawił się ze względu na Nukedaka i Origin rozpoczyna na Shora. To może być łatwy teamfight dla nich, bo nie ma wizji trzeciego, nie ma również Norskerena. No, czy to musi być nawet teamfight? Tutaj próba wyłapania Xerxiego, a wykluczenie leśnika w tym momencie będzie oznaczało na pewno zabezpieczenie przez Origin samego Barona. Nawet nie musisz go wykluczyć, wystarczy go odstraszyć. No ale zarówno Miffy, jak i Alfari znajdują się po złej stronie barykady. Oni będą tutaj walczyć 3-3, a Kwon z Patrykiem po prostu zabijają Barona. Więc nie dość, że zabezpieczyli Barona, to jeszcze jedno zabójstwo na humanoidzie. Będą gonić dalej, jest paranoja! Teraz się odwróciły. Stoły, nie no, tables have turned, no w każdym razie dysponował. O, jeszcze inicjacja ze strony Colda, wydostanie się z tego, Miffy będzie próbował jak szukać jakiegoś hooka. Jest złapany Vizicacci, ten nie dysponuje błyskiem, to jest kolejne zabójstwo na konto Origin. 8-2 w tym momencie, 4000 sztuk złota przewagi i Nashor wygląda na to, że Origin wyjdzie z tego meczu zwycięsko. Splice naprawdę mocno straciło nadzieję po tej walce. Przewaga w postaci 3500 sztuk złota aktualnie dla Origin, ale zobaczmy jeszcze raz, jak to wszystko wyszło. To było tak inteligentne użycie Ultimate'a, o którym wspominałem wcześniej, że będzie bardzo ważne dla Sylasa. Sprawiło, że jedno zabójstwo trafiło na konto Origin i dzięki temu mogli później pójść na Nashora i również Alfari. Wydaje mi się, że ta zonia, którą potem zagrał, była super kluczowa. Przez to humanoid oraz kobietki się wyłapać, ale to jest inhibitor i bardzo prędkie oblężenie ze strony Origin. No i bramy do samej bazy Splice stoją otworem. Civir niezwykle szybko będzie sobie radzić z kolejnymi wieżami, tym bardziej, że już posiada ten Rapid Fire Cannon, więc zwiększony zasięg na autoatak jest dostępny. Komicznie wygląda ten Nukedak ładujący raz za razem ultimate'y przeciwników. Widzieliśmy przed chwilą wykorzystanie trusz od baraża, no ale także zniszczona wieża inhibitorowa. Podejście pod sam inhibitor. Ten na środku już wyeliminowany. Teraz zajmują się zawodnicy Origin tym na górnej alei. I pożyczony Abyssal Voyage. Jest kolejna szansa dla Nukedaka, żeby coś podobnego szykuje jak ostatnio się, zagrać. Szykuje się, szykuje. Sam Alfari także dysponuje własnym ultimate'em, więc to może być naprawdę niezła flanka. Ale nie potrzebuje być. Po prostu Origin w tej chwili będzie grać falami minionów i również Patrykiem, który w tarapatach, ale Xerxes za daleko zanurkowałeś.
no, został przyciągnięty wraz z Patrykiem do samego Thresha. Miffy jeszcze złapie wracającego do żywych Xerxiego. Ten wyeliminowany tak samo jak i Norskeren. No i Origen niezwykle kontrolowanym stylu niszczy swoich przeciwników. Zaraz zajmą się kolejnym inhibitorem. No i to może być ostateczny marsz tej formacji. Oni mogą szukać tutaj końca gry. 5-3, przewaga liczebna naprawdę będzie ich mocno faworyzować. Splice będą starać się bronić, ale nie wiem, czy będzie łatwo przychodzić im ta obrona, ponieważ tylko Kobe jest w stanie tak naprawdę zagrozić rywalom w tym momencie. Kobe, Kobe, strzelaj! Ile masz tylko, ile fabryka dała? No ale to będą mimo wszystko nieskuteczne. Te trusze od baraże oraz same Mystic Shoty. Jeszcze wyłapany został w tym momencie Wizzy Charge i on nie ma nic do powiedzenia. 0-4-0 to jego ostateczny wynik. No i Origen. Ot tak zwycięża Origen to spotkanie i to jest bardzo, bardzo dobra, kontrolowana gra z ich strony. Wykorzystanie Sylasa chyba najlepsze, jakie widzieliśmy w europejskim LCS-ie.